Hejka wszystkim! Tutaj! W dzisiejszym odcinku razem z Werką Aferką znowu wrócimy do świata Poppy'ego. Weronika, czy ty się cieszysz, że będziemy grać w coś strasznego? Bardzo się cieszę, ale nie grałam jeszcze w tą trzecią część Poppy Playtime, bo widzowie nie zostawili łapek w górę, jak prosiłam, no to znaczy, że nie chcieli Poppy Playtime 3, ale ja sobie sama zagram. No, niestety, wiesz, u mnie horrory takie są trochę, wiesz, banable, nie? Dlatego nie każdy chce u mnie oglądać horrory, ale na szczęście u Milusi Klaudusi możecie takie właśnie horrory czy straszniejsze gry pooglądać sobie. Tak, dokładnie. No dzisiaj właśnie cię zabieram w Robloxową wersję. Weszłam do fioletowego. Tak, poszłam za tobą. Więc może będziesz miała mały spoiler, bo tutaj właśnie będzie akcja dotyczyła tych stworków, czyli na przykład też Katnapa, który jest głównym złym bohaterem w tej części. No, ale powiedz mi, Poppy Playtime, tylko ten Katnap jest zły? Wiesz co, tylko on jest zły, Kurczak chyba też jest dobry wtedy, ale wiem, że jak są czasami takie te potykacze z tymi z wierzątkami i jak naciskasz kilka razy nacisk, żeby coś powiedziały, to na końcu zawsze jest coś przerażającego. Okej, okay. Ja wybrałam słonia jakiegoś, w ogóle we dwójkę tylko gramy. Czy nie zrobiłyśmy czasem błędu i będziemy same tylko grały w to? Słuchaj, będzie utrudnienie, nie? O, to dalej kontynuacja przejażdżki tym pociągiem będzie. Bo pamiętam, chyba w drugiej części się rozbiliśmy, nie? Ty, ale patrz, podłoga taka sama jak w Poppym. A lawy jeszcze nie ma. Lawy nie ma, będzie pewnie. Płonie. Ej, to ja, zobacz, widać mnie. Ano? Na razie mamy poodkrywać. Hagiwagi, to jest posąg Hagiwagiego, tylko on jest taki bez kolorków. Tutaj wygląda na to, że przejście jest zablokowane. O nie, czyli będziemy musieli jakimiś, nie wiem, kanałami zaraz iść. Tutaj było. Dosłownie jak w tej części. Identycznie, patrz. Tak? Też tak to było? Tak, i tutaj było... a tu już jest inaczej. Cegła, 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 tutaj leży cegła, cegła. Patrz, patrz, jak ściany rozwaliłam, widzisz to? Oj, Jezu. Cię, sorry. Ty, ja mam metkę nawet tutaj. Na tyłku? No tutaj tak z boku, po prawej stronie, widzisz? Ty też masz metkę. A rzeczywiście jest metka, o, jak uroczo. Dobra, chodź, bo już tutaj gra leci, a my, wiesz, się ociągamy. Tutaj jest po rurach w ogóle. Po rurach! Boże, ja uwielbiam tą piosenkę po rurach, tak szczerze. Ja też lubię tą piosenkę. No ja pociągnę, ja chcę pociągnąć, daj mi pociągnąć! Dobrze, proszę, ciągnij. O. Jeszcze drugą trzeba, chodź tutaj. A to teraz ty pociągnij. A, otwierać! Otwierać, ja chcę już tam wejść! Czemu ja tak jakoś dziwnie? Co jest? Czemu te kręcę na boki? Ty zajmujesz miejsce po prostu, żeby, nie wiem, jakaś starsza osoba albo dziecko koło ciebie nie usiadło. O, patrz, widać tutaj tą fabrykę, czy co to tam, gdzie my lecimy teraz? No to jest taka jakby miejscówka właśnie dla tych dzieci z Poppy Playtime Corporation. I nie wiem, czy to prawda, bo gdzieś tam czytałam, że na tych dzieciach w ogóle robiono eksperymenty tu. Tak, ja też właśnie jak grałam w to Robloxowe obby z tymi Smiling Creatures, to też tam było powiedziane, że niby dusze dzieci są właśnie w tych morfach tutaj, tego Smiling Creatures. Pakiet chwytu, po ile to jest? 69 Robuxów. Fajna liczba, aż kupię sobie. Zobaczymy, co mi to da. O, cześć, hello. Hello. I co? Mam to? Wow, patrz! Co masz? I co to mi daje? Nie wiem, ręce mam. Mogę teraz piąteczki przybijać. A ja nic nie widzę. Nie? Nie. O nie, to tylko u mnie jest widoczne. Ja. Tutaj jest cyrk! Weszłaś do cyrku? Ale nie ma nic w środku, bu. A, to akurat tutaj mamy wejść, zobacz, no co za przypadek. Karuzela, to jest ta karuzela, zobacz, jak kiedyś spadła. Dawaj, 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 rozkręcamy, rozkręcamy. O, i wypadłaś, Weronika, widziałam to. No, ale to nie tak, jak kiedyś wypadłam. Mój, oj, przewróciłam. Co ty robisz? Ja chyba nie potrafię z tej huśtawki korzystać poprawnie. Weronika, no. Oj, 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 oj. Co jest? Oj, oj, jej, ale się zaplątałam. Ja tornado mogę zrobić, co się ze mną dzieje. Ja już coś popsułam, jak zwykle w tej grze. Nie, bo mamy pomóc pieskowi, zobaczamy Help Dog Day, czyli musimy znaleźć tego pieska. Gdzie ten piesek utknął gdzieś? No właśnie, gdzie ten pies jest? Czekaj, ja idę z drugiej... I mam go! On za huśtawkami cały czas był! No żartujesz sobie. Nie żartuję, naprawdę sobie siedział tutaj akurat, gdzie się huśtałyśmy. No
nie można usiąść na łyżwiarkę, najgorzej. Dobra, on nas gdzieś poprowadzi, ale ja bym za nim nie szła. On ma dziwny wyraz twarzy. W sumie ja też mam. Ej, tu są oczy w ogóle, zobacz. Jezu, ale creepy to jest. On tu nas prowadzi, Vera. Aha, a ja już gdzieś poszłam. O, nie wiem, czy ja was znajdę teraz, dobra. Pewnie kascenka cię przeniesie, widzisz mnie? Brak zasilania. I co teraz? Dobra, naciskamy wielki guzik. Co, musimy wyłączyć jakąś maszynę tutaj i przywrócić jej zasilanie. Nie spadnij do lawy, czyli już się lawa zaczyna. No nie, no lawa, naprawdę. Ja w ogóle na tej lokalizacji, co teraz jesteśmy, to w oryginale się zawiesiłam. W ogóle wlazłam gdzieś, gdzie nie powinnam i zbugowałam grę. Oj, myślałam, że wpadłam do lawy. Lawa. Ej, karton można przesuwać, lol, patrz. Ty, stań na kartonie, przesunę cię. Dobra. O, no, ja się nie przesuwam, bym musiała razem z tobą. Strzelam w niego grabpakiem. No ja nie widzę tego grabpaka, będę musiał u ciebie złapać. No trudno, ale ja mam. Może on będzie później do walki potrzebny, wiesz? Aaaa, kurczę, takie ułatwienie, no, może się przydać. Skaczę mu po głowie. Pum, pum, pum. Hopi jest gdzieś tutaj. A, bo mieliśmy kogoś znaleźć w ogóle. Czekaj, kto z tych morfów się nazywał Hopi? Kurczak? Kurczę, nie pamiętam. A może jakiś zając? No bo Hopi, no to jakby no, skakał. Jakby skakał. Ej, tutaj, no. O nie, tutaj ten dym czerwony, to nas uśpi zaraz coś pewnie. O nie. Pimpuś, jest kurczak. I co, i kurczaka mamy uratować? Boże, ale ten kurczak dziwnie wygląda. No taki zdołowany tam siedział, gdzie on tam był. Po schodach w dół się szło? Oj, tam może zaraz strzałki się pojawią. Bo ogólnie zasada jest taka, że jak się zgubisz w labiryncie, to idź cały czas w jedną stronę, to wtedy na pewno wyjdziesz. Tak? No. Ej, mam! Tak, idę już za tobą. Jej, jej! Ej, oddaliłam, wyszłam poza mapę, już widzę tutaj całość, jak tutaj przejść. I tam widzę zielonego jeszcze morfa gdzieś. Tak? Widzę całą mapę tutaj teraz, no. Jak staniesz sobie tutaj, to oddal. O, wypadłam! Poza mapę! I co teraz? Nie wiem! Może zaraz mnie przeniesie, czekaj, idę odkrywać, o! Chyba mnie przenosi. No nie, ale ja już odkryłam jakąś tajemnicę, ja chcę jeszcze raz! Ja chcę jeszcze raz, ja tam wszystko widziałam, ale nie zginęłam w ogóle, co jest ciekawe. Nie, chyba nie da rady. Okej, tu potrzebny jest kluczyk. A kto ma kluczyk? Mam klucz. Masz już klucz? No, to nie było jakoś wybitne, trudne, leżał tak po prostu na środku. Szybko, szybko, ja pierwsza, a zablokowałam się! Ja to mam. Albo i nie. Ej, no co jest? Oj, jestem za maszyną. Jestem w maszynie. Vera! O, miam. To jest masaż dla pleców. No właśnie, chciałam powiedzieć, masaż głowy. Jest takie taka maszyna do masowania głowy. O nie! Co to jest? O, goni mnie, a goni mnie! Chodź! Zaklinowałaś ją. Tak? No to dobrze. W dziurę ją wepchnęła, tyle szukała tej dziury, żeby ją później wepchnąć. Czekaj, nie śmiej się, bo zaraz nam wyskoczy na twarz. Ta ogólnie postać jest najstraszniejsza jak dla mnie z całego popiego, serio mówię. To ona była? Też taka lalka? Tak! Ło. I ona się nie ruszała tylko jak na nią patrzyłaś, nie? Więc musiałaś cały czas na nią no patrzeć. Dobra. Co tu się dzieje? Nie wiem czemu. Chyba musimy biec, wie? No nieźle, to samo bym zrobiła. Dobrze, że byłaś przede mną, bo bym spadła. No i co teraz? Którego szukamy? Różowego chyba teraz. Myślisz? Ja obstawiam jednorożca. A! O, jednorożec w klatce zamknięty i płacze. Zobaczcie, jaką ma smutną buzię. A, znalazłam, patrz, znalazłam jednorożca tutaj był. Ojeju, ja chcę. Bierzmy. Bierz za pasuchę, darmowe. Sama wejdę do tej klatki, hello. Czekaj, stój tam. A nie, nie mogę. Kurczę. Już myślałam. No dobra, no co został nam w takim razie już tylko świnia. Świnka Peppa. O, ja jestem w bezpiecznym miejscu. Nic mi się nie stanie. Ja chcę do ciebie. Podaj pomocne kopytko. Ej! Zabili nas deskami. Nie wyjdziemy teraz. Dostanę deską. Raz żółtą, raz niebieską. Oj. O nie, katnap! Dobra, ja będę z grabpaka w niego uderzała. Bije go, ale chyba nic mu to nie daje. Dobra, ja będę biła tym. A schodzi mu życie? Ej, a może trzeba poczekać, on wykona serię ataków i wtedy można go bić pewnie. Tak, dobra, to czekaj, ja zobaczę. Ten grappak chyba nie pomaga, dobra, to ja idę klasycznie pałować tutaj katnapa. Dawaj, nawalamy jak najszybciej się da.
Tak, tak. A ja sprawdzę, czy ty mi... Nie, grappakiem chyba nie mogę go bić. Nawalamy, 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 nawalamy! Dobijemy go, zaraz dobijemy go! I zero. Czyli ten grappak był bezużyteczny mój, nie? Aha. To jest w celach komercyjnych. Można go dotknąć? Oj, zniknął. Dotknęłaś go. Skoczyłaś mu na głowę i zniknął. No, przepadł. Zgiń, przepadł. Kada kalapka. Ty też to pamiętasz jeszcze. Tak. Niektórych rzeczy się nigdy nie zapomni, wiesz, co mi się wydaje. To się nazywa trauma. O, i mamy Piggy. O, jest świnka, Peppa. Okej, okay, cieszymy się bardzo, że odnaleźliśmy świnkę Masz. Tak się cieszymy. Ten grappak można? Nie, ten grappak jest tylko taki dekoracyjny, bo to zadaje, że... Ej, wrzućmy ją tutaj do kontenera, moment. Dawaj. Będą bitki wieprzowe na obiad. O, no prawie! Świniobicie robimy. Gramy w horrorową grę i się cieszymy bardziej, niż jakbyśmy grały w normalną śmieszną. Ty to zauważasz? Chciałam ją poza mapę gdzieś wyrzucić. Oj, co teraz? Czy powinniśmy zaufać Piggy? Nie! Ja myślę, że nie. Dobra, no to ja też nie. Dobra, wbijmy ją jeszcze bardziej tam. Ta, nie ufamy ci! Dobra, o, za kraty idealnie weszła. Dobra, może nas nie zostaw, zostaw, to nie wyjdzie. O, czekaj, zacięłaś. Nie próbuję iść. Bo ona próbuje znaleźć katnapa. O, nie ma jej, dobrze, dobrze. No to było dziwne. Nasze decyzje w ogóle są dziwne. Świnia stała się zombie, spoko. No to dobrze, widzisz, że jej nie zaufaliśmy, bo by nas zjadła. O, jest ktoś zmęczony tym miejscem. Dobra, czyli co, już wypad robimy. Wiesz, w ogóle tą grą jestem zmęczona. Wyjście jest już gdzieś tutaj niedaleko. A, tutaj jesteśmy, no rzeczywiście. Okej, gdzie teraz mamy iść? Tutaj, tutaj, tutaj. A, dobra, biegnę, biegnę za wami. To samo jak w oryginale. I tak się kończy trzecia część właśnie w tym miejscu. Tutaj jeszcze powinna być Poppy, no. To kolejna część będzie Poppy Playtime? Będzie na pewno kolejna część. A... Bo się tak kończy, że wiadomo, że jest na pewno kolejna. Powiem ci, mogli zakończyć już na tej drugiej, nie? I patrz, my mamy dobre zakończenie. Mamy. No, ja miałam, widzisz, intuicję, żeby nie ufać świnie. Bitki wieprzowe nie były dobre, nie ufamy. Nie, nie. Dobra, dzięki ci wielkie za przyjście Poppy'ego naszego nowego tutaj. Mam nadzieję, że trochę ci to ułatwi przechodzenie oryginalnej części. Myślę, że nie, ale nie wiem, czy w ogóle zagram, ale no muszę znaleźć chwilę czasu i może zagram sobie w Poppy Playtime. No, warto, chociaż tak dla samego siebie. Ale dziękuję ci, że zagrałaś ze mną, dziękuję widzom, że oglądali ten odcinek. Oczywiście, jeżeli chcecie, żeby było więcej takich odcinków, to zostawiacie bardzo dużo łapek w górę, wtedy wiemy, żeby ich po prostu więcej nagrywać. No i też subskrybujcie mój kanał, subskrybujcie kanał Werki Aferki, bo tam się pojawiają częściej takie filmy. I widzimy się następnym razem. Pa! Pa, pa.